Witajcie, dzisiaj dla was kolejny film z Farminga 19. Można powiedzieć, że to taki pierwszy film na starym gospodarstwie, na którym was oprowadzę, więc zanim obejrzysz ten film, możesz zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem. Oczywiście możesz też zostawić łapeczkę. Jeśli będzie tak mniej więcej 20 łapek, robię dla was następny film z starego gospodarstwa, więc zaczynamy. Pokażę wam sprzęt, jaki mamy. Mamy tutaj agregat 4,2 metra do większego ciągnika, ale oczywiście go zakupiliśmy, bo po prostu kupiliśmy zestaw po prostu i taniej mieliśmy. Wzięliśmy już go na potem. Przyda się. Kiedyś myślę, że będą z niego też testy. Więc następny kultywator to jest polski kultywator 2,7 metra. Następnym kultywatorem jest Unia Grudziądz kultywator, oczywiście 2,7 metra. Następnym sprzętem mamy prasę Simpme Z279. Myślę, że ona jest taka nawet zadbana. Jak widzicie, stoi pod wiatą. Będą jej testy takie już dalsze. Myślę, że wam pokażę, jak ona pracuje. Dobra, idziemy za budynki z tyłu gospodarstwa. Pokażę wam, jaki tu sprzęt jeszcze mamy. Tutaj mamy przetrząsarkę klasa. Ona bierze 4,5 metra. Tutaj mamy pod następną wiatą skrabiarkę Pottingera. Kosiarkę Simpme 1600 model Praria. Nie wiem, z jakiego języka to jest. Nie wiem, czy dobrze przeczytałem, ale jeśli źle, możecie napisać w komentarzu, jak to się czyta. Dokładnie nie wiem, ile ona bierze, bo mi się wydaje, że 1,60 m. Może brać nawet 2 lub 3 metry. Tego to ja dokładnie nie wiem. Nie mam dokładnych informacji do tej kosiarki. Tak wygląda tutaj całość od kosiarki. Dobra, tu mamy przyczepy takie stare, można powiedzieć. One są 5-tonowe, jak widzicie, są trochę burty wygięte, widać, że takie już starsze. Trochę już wywiozły zboża swojej tej w tym czasie, którym one jeździły. Oczywiście one będą używane do żniw. Więc tutaj mamy jeszcze przyczepę. Myślę, że fajna taka przyczepa na jednej osi do balotów, przyda nam się na pewno. Następnym sprzętem na tym gospodarstwie mamy tutaj Ursus C360, taki już widać trochę starszy, wstawiliśmy go specjalnie. Tutaj mamy oczywiście tura do 1224. Czekajcie, wyjdźmy z tej wiaty, zamknijmy. To jest. Dobra, na następnej wiacie tutaj mamy w stodole, można powiedzieć, Ursus 1224, on będzie przydatny nam do zwożenia snopków w dalszej części tych filmów. Następnym sprzętem mamy rozsiewacz do nawozu Simpme RN1000. Myślę, że on się nam przyda, po prostu będzie może lepszy zbiór, zobaczymy. Tutaj w tej wiacie trzymamy ciągniki, mamy Ursusa C355. Myślę, że dobrze będzie się sprawował. Dostaliśmy go od Alexa. Pozdrawiam oczywiście Alexa, jeśli to oglądasz. Mamy tu następnego Ursusa C335-12. Myślę, że też taki nie za duży ciągnik. Więc jak na razie mamy takie ciągniki po prostu. Następnym sprzętem mamy tutaj przyczepy DW80 chyba. DW80, one są 15-tonowe, one nam się przydadzą w dalszej części w wywozie zboża. Tutaj jedna taka starsza, ta już jest taka nowsza. Po prostu będziemy wywozić zboże 1224, to myślę, że się przydadzą na większą ilość po prostu zboża, jak będziemy wywozić z gospodarstwa do skupu. Dobra, lecimy dalej. Tutaj mamy Bizon ZO56 Super. Tak on się prezentuje.
Następnym sprzętem mamy tutaj talerzówkę MET80, mamy pług 3-skibowy, mamy brony 6-metrowe. Mamy tu oczywiście wapno, nawóz i nasiona i opryski różne. Mamy tutaj siewnik poznaniaka. Myślę, że ten siewnik 3-metrowy poznaniak nam jak na razie starczy. Następnym sprzętem jest opryskiwacz. Myślę, że ten opryskiwacz też będzie dobry. A ten w ogóle rozsiewacz Simpmeton 15 metrów rozrzuca nawóz. Opryskiwacz 12-metrowy. Myślę, że też będzie dobrze się sprawował. Pokażę Wam go jeszcze tak mniej więcej od tyłu, jak on wygląda. Poznaniak, Unia, siewnik. Dobra. Myślę, że w tym filmie Wam pokazałem taki sprzęt, jaki tutaj mamy aktualnie na tym gospodarstwie. Myślę, że z czasem, jeśli dobijecie te 20 łapek, będzie dalsza część tych filmów z tego starego gospodarstwa ogólnie, więc w ogóle subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie mój kanał, oczywiście pozdrawiam i życzę, żebyście wbili te 20 łapek, fajnie by było, kto nowy niech zostawi subskrypcję, dzwoneczkiem i oczywiście łapkę też możesz strzelić, więc elo mordeczki.